Fantastyczna atmosfera na Anfield. Już za chwilę rozpocznie się spotkanie z Manchesterem United, a mało które starcie w Anglii ma tak bogatą historię i przykuwa tak wielką uwagę. Zapraszamy na transmisję z tego arcyciekawego pojedynku. Witamy z jednego z najsłynniejszych stadionów na wyspach. Jesteśmy na Anfield. Czeka nas wyśmienity mecz. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś razem spotkanie fazy grupowej rozgrywek pucharowych. Liverpool zagra przeciwko Manchesterowi United. Stawką są niezwykle cenne 3 punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. Zobaczymy, czy są jakieś niespodzianki w składzie Liverpoolu. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-3-3 ze środkowym napastnikiem w roli fałszywej dziewiątki. W tym wariancie wycofany napastnik dodatkowo wzmacnia linię pomocy, nie tylko dając więcej możliwości rozegrania, ale też wyciągając stoperów ze swoich pozycji. W ten sposób tworzą się luki w ustawieniu obrony rywali. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Gdy Steven Gerrard odchodził w 2015 roku z Liverpoolu, wszyscy czuli, że to koniec pewnej epoki, ery, w której piłkarze oddawali całe swoje serce dla ukochanych klubów i trwali w nich na dobre i na złe. Steven zdobył w Anglii ogromny szacunek, także wśród kibiców innych klubów. Gdy odchodził na emeryturę, wszyscy eksperci byli zgodni. Drugiego takiego piłkarza już nie będzie. Alexander Arnold. Piłka u Roberto Firmino. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Rashford. Jest przy piłce i może bramkarz pewnie chwyta. Thiago. Realizator pokazuje nam teraz egipskiego mistrza niekonwencjonalnego driblingu. Błyskotliwego. Sędzia podjął decyzję o zatrzymaniu gry. Nie będzie mógł kontynuować gry. Kontuzje się zdarzają, ale ta naprawdę wygląda groźnie. Oby jednak to nie było nic poważnego. Henderson. Obrońca na posterunku. Anthony Martial. Przy piłce Rashford. Pewna interwencja. Pensja ma piłkę w rękach. Henderson, Fabinho przy piłce. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Świetny odbiór. Genialne podanie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. I mamy pierwszą bramkę tych derbów. Liverpool prowadzi. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Trener zdenerwowany obrotem sytuacji dokonuje zza linii bocznej korekt w ustawieniu zespołu.
I mamy otwarcie w tym meczu 1-0. Roberto Firmino, Salah, Henderson, piłka u Mané. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Martial, Salah, Roberto Firmino przy piłce. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Manchester United atakuje. Przejmuje piłkę na skrzydle. Oba kluby już od lat rywalizują, który z nich zdobędzie więcej tytułów mistrzowskich. Do lat 90. to Liverpool prowadził w tej klasyfikacji, ale potem rządy Sir Alexa Fergusona w Manchesterze odwróciły sytuację. Kiedyś na Anfield zawisł baner, który lekceważył dokonania Czerwonych Diabłów słowami: wróćcie, gdy zdobędziecie 18 tytułów, bo tyle akurat mieli na koncie Liverpoolczycy. No i w 2011 roku piłkarze United zdobyli swój 19 tytuł, a wtedy ich kibice wywiesili swoje drwiące banery. Jak to się mówi, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Fred, Martial przy piłce. Alex Telles. Bruno Fernandes. No, strzela! No i powstrzymał akcję. Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Mogą ich teraz skontrować. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Ładnie, ponad obrońcami. Dobrze przymierzone do grania, ale nikt do tego nie doszedł. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Fabinho przy piłce. Mané. Czy Czerwone Diabły przełamią niemoc strzelecką i zdobędą bramkę do szatni? Ciekawe, jak to rozwiąże. W pole karne będzie ciężko. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Alexander Arnold. Niezła okazja do kontry. Roberto Firmino. Thiago Alcantara teraz. No, przydałoby się dośrodkowanie. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwszy, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. Fred. United wyprowadza atak. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Już niewiele do końca pierwszej połowy, ale chyba możemy powiedzieć, że Liverpool dobrze odrobił pracę domową. Tak, wyszli na pierwszą połowę solidniej przygotowani i lepiej skoncentrowani niż Czerwone Diabły. Jest okazja! To już kolejne trafienie dla Liverpoolu. Przewaga dwóch bramek daje komfort. Kontrolują przebieg meczu. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. No, 2-0 to już bezpieczny wynik. Manchester United, strata piłki. Thiago, Roberto Firmino teraz.
Niepotrzebna strata Liverpoolu. Szansa na dośrodkowanie. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przejęli piłkę. Sędzia kończy pierwszą połowę. Genialne podanie. Zaczynamy drugą połowę dzisiejszego spotkania. Niebawem przekonamy się, czy Manchester United ruszy do odrabiania strat. Przejęcie i przy piłce Liverpool. Ależ rajd w jego wykonaniu. Za linię obrony bardzo sprytnie. Roberto Firmino! Bramka, piłka w siatce! Brawo Liverpool! Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiło, by to wykorzystać. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. Piękne podanie górą. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Bardzo dobra interwencja Van Dijk'a. Piłka u Fabinho. Nieudane podanie, piłka opuszcza boisko i mamy aut. Świetna piłka na dobieg. No i strata piłki. Zdecydowanie ofensywnie teraz Manchester United. Daleko wybijają. Henderson, Roberto Firmino, Thiago. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Fabinho traci piłkę. Minęło 15 minut drugiej połowy. Nemanja Matić. Maguire przy piłce. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Henderson, Mane. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Henderson, Roberto Firmino teraz. Liverpool. Świetne, prostopadłe podanie. Strzał, ale prosto w rywala. Znakomicie zablokował i to kolejny raz... Tak jest, Roberto Firmino! Wspaniale się tam znalazł. Oglądamy teraz powtórkę tej sytuacji. No i chyba nie ma wątpliwości, że kiedy trener też ją obejrzy, bramkarza czeka porządna bura. Bez dwóch zdań do jego obowiązków należy fachowe ustawienie się, a w tym wypadku dał plamę i stracona bramka idzie również na jego konto. Cztery do zera. Są dobrzy w ataku, a rywal słaby w obronie. Bruno Fernandes.
Udana górna piłka, obrona przerobowana, mogą nie zdążyć z reakcją. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Był tam potencjał w tej akcji, ale zupełnie go nie wykorzystali. Ma tam komu dograć. Nie zdołał utrzymać piłki w boisku naciskany przez rywala. Posłuchaj tylko trybun, Jacku. Oni wiedzą, że tu powinna być wygrana. Chcą fetować po ostatnim gwizdku. Nic dziwnego, że nie mogą usiedzieć na miejsca. Henderson, Thiago, Salah. Fabinho, 100% sytuacja Mané. Takim strzałem go nie zaskoczą. Z bliskiej odległości naprawdę powinien się bardziej postarać. Strata piłki przez Liverpool. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Henderson. Roberto Firmino przy piłce. Thiago Alcantara. Złe podanie Thiago i strata. Ładnie teraz górą. Rashford. Udało mu się minąć obrońców. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Piłka trafia w gracza z pola. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Z tej akcji już nic nie będzie. Jest teraz naciskany. Piłkarze Liverpoolu utrzymali się przy piłce. Sędzia nie przerwał gry. No złe zagranie piłkarza United i przeciwnik ma rzut wolny. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Dał się oszukać. Przed nim tylko bramkarz. I piłka w siatce. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Pogba oddaje piłkę rywalom. 5 minut dzieli nas od końcowego gwizdka. United wyprowadza atak. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Z linii bocznej rozpoczną grę piłkarze Liverpoolu. Fabinho przy piłce. Piłka u Mané. Andrew Robertson. Ma miejsce, by dośrodkować. Diogo Jota. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Wychodzą do kontrataku. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Matić. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów.
Słychać ostatni gwizdek arbitra, a zatem koniec meczu. Ze zwycięstwa cieszy się dzisiaj ekipa The Reds. Tak, należała im się ta wygrana bez dwóch zdań. Właściwie od pierwszej do ostatniej minuty wszystko było pod kontrolą i rywal nie miał za wiele do powiedzenia. Myślę, że można było wygrać jeszcze wyżej, ale na pewno menedżer będzie zadowolony z ich występu. Kibice też nie mają na co narzekać. Genialne podanie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. I mamy pierwszą bramkę tych Derbów. Jest okazja. To już kolejne trafienie dla Liverpoolu. Za linię obrony bardzo sprytnie. Roberto Firmino. Bramka, piłka. Ale prosto w rywala. Znakomicie zablokował i to kolejny raz w tym spotkaniu. No złe zagranie piłkarza United i przeciw... Dał się oszukać. Przed nim tylko bramkarz. I piłka w siatce.